i tak dalej. Co więcej, wydaje mi się też, że jest różnica. Znaczy, jakby zadał pan dobre pytanie. Dlaczego było tak, że w PRL-u mieliśmy wysyp tych bardzo zdolnych pisarzy, tych, o których pan powiedział, tych z tego nurtu fantastyki, a teraz ich nie mamy? Czy to znaczy, że Polacy są głupsi teraz, a wtedy byli mądrzejsi? Moim zdaniem po prostu to jest najlepszy dowód, że to system kapitalistyczny jest takim prawdziwym totalitarnym systemem, który nie dopuści, żeby powstało cokolwiek, co uderzy w tak mocno i tak dobrze w jego podstawy, tak dobrze to opisze. Bo dziś być może funkcjonują ludzie równie zdolni co Janusz Zajdel, ale nie mają czasu napisać tych książek, ponieważ muszą zapieprzać w korporacji po 16 godzin i nie mają już czasu ani ochoty, żeby pisać książki. A ona jeszcze jakby niosła takie przekonanie w ogóle podmywające sens polityki w ogóle. To znaczy polityka to miała być, właśnie najlepiej to było, gdyby gospodarka była wyjęta z polityki, że gospodarkę to zostawmy fachowcom, prawda, najlepiej ekonomistom, bo muszą się na tym znać, a politycy to niech się zajmą tam właśnie aborcją,